Jarosław Jeremiasz Grzędowicz. Śmierć szczurołapa. Na kwarcowych zegarach lotniska Amager zapłonęła godzina 4:15, kiedy Kirosjan stanął w pasażu handlowym u wyjścia z dworca. Miał na sobie podarte tureckie dżinsy, brudną bawełnianą bluzę, znoszone trampki i lepił się od potu. Z ramienia zwisała mu nowiutka torba Europejskiego Czerwonego Krzyża, w której miał komplet jednorazowej bielizny, jednorazowy ręcznik, jednorazową maszynkę do golenia, jednorazową szczoteczkę do zębów i jednorazowy paszport uciekiniera. Poza 60 dolarami zarobionymi nielegalnie w gdańskim obozie uchodźców, zgniecioną paczką kuperów, malutką reklamową zapalniczką i tą torbą, nie miał nic. Za nim zostały pachnące napalmem skaliste stepy, pomalowane na piaskowo płaskie czołgi oblepione wyjącymi rycerzami islamu, płonące ruiny Erewańskiego Uniwersytetu, zgliszcza Młodej Republiki Armeńskiej, patrole specnazu w sraczkowatych mundurach, stalowych hełmach i workowatych kamizelkach przeciwodłamkowych. Zostawiał za sobą krew, dym, śmierć i 3 miesiące tułaczki. Przed nim rozpościerała się rozświetlona neonami, pachnąca wodą kolońską syta zjednoczona Europa. Bułat Achmatycz Kirosjan w wieku 23 lat zaczynał nowe życie. Nie odczuwał niczego szczególnego poza piekielnym zmęczeniem. Stał w pasażu handlowym kopenhaskiego lotniska i nie wiedział, od czego zacząć. Wiedział, że w Kopenhadze dostanie pracę. W malutkiej, dodatkowej kieszeni dżinsów miał złożoną na czworo karteczkę z adresem i nazwiskiem wypisanym na komputerowej drukarce przez Torańskiego, jednego z pracowników obozu uchodźców. Zaprzyjaźnili się i Torański postanowił mu pomóc. Tam na pewno dostaniesz robotę i będziesz mógł się zaczepić, powiedział. Ten Gultensen jest szefem jakiegoś departamentu urzędu miejskiego w Kopenhadze i ile razy tam jestem, to mi jęczy, że potrzebuje ludzi. To musi być straszna robota, skoro nikt jej nie chce, ale twierdzi, że płaci dobrze. Znasz angielski, więc nie będzie problemu. Problemów było mnóstwo. Po pierwsze, trzeba było się wydostać z lotniska i dojechać do Kopenhagi, a nie wiadomo, ile kosztują taksówki. Po drugie, nie wiadomo, dokąd konkretnie pojechać w samej Kopenhadze i co ze sobą zrobić. Trzeba było wymienić gdzieś pieniądze. Wszyscy używają kart kredytowych, a on ma gotówkę. Problem stanowiły kursy walut, skomputeryzowane telefony, komputerowa informacja turystyczna i automatyczne supermarkety. Problem stanowiły ustępy, gdzie nigdy nie było normalnej ludzkiej spłuczki, tylko wszędzie jakieś cuda, w każdym co innego. Dla zmęczonego, zagubionego człowieka na obcym lotnisku, w obcym kraju, wszystko jest problemem. Gdyby został w kampingowym obozie na gdańskim Orłowie, wszystko byłoby prostsze. Ktoś zdecydowałby i załatwił za niego, tylko że Kirosjan miał już tego dosyć. Chciał decydować sam. Proszę bardzo, radź sobie teraz. Znalazł konsolę tej informacji i zaczął z nią walczyć. Przypominało to dziecięcą zabawę. Zgadnij właściwą komendę, to ci odpowiem. Po 5 minutach był już pewien, że komputer się z nim droczy. Nie chciał podawać cen. Dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach i koniec. Stracił nadzieję. Potem zdobył się na odrobinę cierpliwości i zaczął od początku, metodycznie. Napisy pojawiały się i znikały, aż nagle coś piknęło i Kirosjan odniósł walne zwycięstwo. Ceny pojawiły się, podane w europejskich kredytach. Wydrukował adres najtańszego o dziwacznej nazwie Capsule Hotel, a potem wyświetlił kursy walut. Doba w tym hotelu kosztowała 18 dolarów i 30 centów. Tanio. Najtaniej w mieście. Stać go było na 3 noclegi. A jedzenie? Wymiana pieniędzy okazała się dziecinnie prosta i Kirosjan wymienił wszystko, co posiadał, otrzymując 130 europejskich kredytów w sztywnych, niebieskawych banknotach wielkości wizytówki. Schował je,
zabrał torbę i wyszedł wzdłuż pomarańczowych strzałek z napisem Exit. Pierwszy widok ziemi obiecanej stanowił precyzyjnie wystrzyżony trawnik, dziwnie jaskrawy w świetle lamp, szpaler rosnących sosen i maszty z flagami. Europejską z wianuszkiem żółtych gwiazd na granatowym tle i duńską z krzyżem. Znalazł rząd płaskich żółtych taksówek i wsiadł. Kierowcy nie było. Zamiast tego rozległ się przyjemny baryton, który wyszwargotał coś po duńsku, a potem odezwał się po angielsku. Witamy w taksówce przedsiębiorstwa Eurocab i życzymy przyjemnej podróży. Prosimy wypisać adres na ekranie. Przed oczami Kirosjana rozjarzył się bladą zielenią ekran z pulsującym kursorem. Wydobył kartkę z adresem hotelu i starannie, litera po literze, wystukał skomplikowane duńskie słowa. Postanowił się nie dziwić. Miał dość. Był zmęczony. Rozległ się szum uruchomionego silnika i taksówka płynnie potoczyła się betonową drogą obstawioną ruchomymi planszami reklamowymi. Sama. Bez kierowcy. No i dobrze. Kirosjan zapalił papierosa, żeby odpędzić senność. Silnik mruczał sennie, niemal na granicy słyszalności. Wodorowy. Podobno cała Europa jeździ teraz na wodorze. Walczył z sennością, patrząc niewidzącymi oczami na miasto, które ogarnęło go nocnymi światłami. Hotel zaskoczył go. Kirosjan spodziewał się odrapanej czynszowej budy cuchnącej środkami odkażającymi i moczem. Capsule International był wielościennym budynkiem wciśniętym między inne o równie niesamowitej kosmicznej architekturze. Błękitne tafle rozsunęły się bezszelestnie i Kirosjan wszedł do przestronnego błękitnego westybulu. Za ladą recepcji siedział chudy blondyn z długimi włosami. Dobry wieczór. Odezwał się Kirosjan. Chciałbym pokój na jedną dobę. Proszę bardzo, wymamrotał sennie blondyn. Mówił z twardym akcentem. Pańskie nazwisko? Bułat Achmatycz Kirosjan, powiedział Kirosjan. Recepcjonista zdębiał. Podsunął mu blankiet. Mógłby pan wypełnić? Zapytał nieśmiało. Kirosjan wziął długopis i wypełnił rubryki z poczuciem intelektualnej wyższości. Na korytarzu trzeciego piętra przeżył kolejny szok. Były tam drzwi i nawet z właściwymi numerami, tylko że miały najwyżej metr wysokości i umieszczono je w dwóch rzędach, jeden nad drugim. Obok tych niższych znajdowały się grube szczebelki z granatowego plastiku, więc nie były to schowki ani hotelowe sejfy, tylko pokoje. Znalazł swój numer i wsunął kartę w szczelinę zamka. Pokój przypominał elegancką, biało-niebieską kryptę albo wnętrze namiotu i był sześciokątny jak komórka w plastrze miodu. Kirosjan wspiął się do wnętrza, usiadł na miękkim materacu i oparł o ścianę. Najtańszy hotel w mieście. Mogło być gorzej. Pokój pachniał czystością, w zasięgu ręki miał telewizor, telefon, małą szafkę, a nawet składany blat. A że 1,5 metra wysokości... Trudno. Czy wszędzie trzeba stać? Na siedząco zdjął ubranie i wyciągnął się na wznak. Usiłował sobie przypomnieć wszystkie miejsca, w których spał przez ostatnie 3 miesiące, ale zasnął. Irena Halsen leżała w okrągłej wannie wśród pływających leniwie gór białej piany, i wpatrując się ponuro w otwór odpływowy między opartymi o krawędzie stopami, myślała o mężczyznach. Hakin był właściwie nudny ze swoimi książkami, niechęcią do marihuany i pasją do nurkowania. Nie rozumiał jej malarstwa i nie lubił znajomych. Na pewno był przystojny z tymi granatowo-czarnymi włosami, szczupłym, umięśnionym ciałem i złotą skórą półmalaja. Na pewno coś w nim było i na pewno nie było go już w życiu Ireny Halsen. Gdyby mógł zrozumieć, że dla artystki miłość fizyczna jest tylko jednym ze sposobów przeniknięcia do opanowanego przez samców świata wystaw i galerii,
gdyby nie był tak przywiązany do staroświeckiej monogamii, gdyby zrozumiał, jak bardzo ona chciała mieć tę wystawę, gdyby wiedział, za to mieszkanie płacili oboje, nieważne, będzie miała wystawę i tylko to się liczy. Było pusto i cicho jak nigdy. Dziwne. Hakim był wyjątkowo dyskretny, ale czuło się jego obecność. Westchnęła ciężko i oparła głowę na krawędzi wanny. Długie, jasne włosy rozsypały się na pokrytych glazurą schodkach. Irena leżała rozluźniona i myślała o mężczyznach, słuchając trzasku tysięcy mydlanych pęcherzyków. Nie była już wściekła. Była już tylko rozgoryczona i samotna. Słuchała ciszy. Najpierw rozległo się stłumione szuranie i skrobanie. Dochodziło gdzieś spod wanny i odzywało z głuchym pogłosem. Irena otworzyła oczy i spojrzała w otwór odpływowy między swoimi wąskimi, opalonymi na brązowo stopami. W ciemności za plastikową kratką poruszyło się coś żywego. W otworze pojawił się wąski, czarny pysk, zakończony drgającym różowym nosem. Błysnęły się kacze i rozległ się trzask. Trzask pękającej plastikowej listwy. Irena otworzyła szerzej oczy, sparaliżowana wśród pachnącej cedrem piany. Węszący pyszczek pojawił się znowu i znowu rozległ się chrzęst przecinanej kratki. Plastikowy krążek chlapnął cicho w pianę, a w otworze pojawił się wąski łeb pokryty czarną szczeciną. Błysnęły wybałuszone z wysiłku paciorkowate oczy, pojawiły się różowe uszy. Zwierzę przeciskało się przez otwór odpływu, szarpiąc nerwowo tułowiem, aż plusnęło głośno w zieloną wodę. Nagi, różowy ogon prześlizgnął się przez dziurę, w której zadrgał następny pyszczek. Irena ocknęła się dopiero, kiedy cuchnące stworzonko popłynęło żwawo między jej szczupłymi, lśniącymi łydkami. Szarpnęła się histerycznie i ślizgając piętami po gładkim dnie wanny, chwyciła dłońmi za brzeg. Spazmatycznie łapiąc powietrze, dźwignęła ociekające wodą ciało, podkurczając nogi jak najdalej od kłębiących się grzbietów, ochytnych ogonów i błyskających siekaczy. Ściśnięte gardło złapało oddech i ciszę mieszkania rozdarł przeraźliwy, wibrujący wrzask. Śliskie od wody i płynu do kąpieli dłonie straciły oparcie na gładkim brzegu wanny i Irena, wyrżnąwszy nerkami, chlupnęła w cedrową pianę. Zaczęła krzyczeć jeszcze głośniej, młócąc wściekle nogami. Na miodowo-brązowe kafelki chlusnęła pienista woda. Krzyk Ireny zabrzmiał gardłowo i przeszedł w skowyt. Pachnąca cedrem woda zabarwiła się szkarłatem. Ręce zaczęły bić gwałtownie o krawędzie wanny i zgrzytać lakierowanymi paznokciami o glazurę. Szczupłe ciało malarki, oblepione różową pianą, wykręcało się rozpaczliwie wśród szczeciniastych czarnych grzbietów, wijących się nagich ogonów i głębokich cięć wygiętych białych siekaczy. Potem zapanował spokój. Po wyciągniętej poza wannę szczupłej brązowej ręce przebiegł ogromny czarny szczur i ociekając wodą skoczył ciężko na podłogę. Stanął słupka i uniósł różowy nosek z drgającymi spazmatycznie wąsami. Rozglądał się. W prawie pustej, okrągłej wannie wypełnionej purpurową wodą wśród gór zabarwionej na różowo piany o zapachu cedru pływały czarne szczury. Bardzo wiele szczurów. Ingmar Gultensen był szczupłym, wymuskanym blondynem w średnim wieku. Przyjął Kirosjana w pokaźnym, lśniącym gabinecie, wśród białych ścian, czarnych mebli i tropikalnych roślin. Było cicho, luksusowo i przyjemnie. Zatem jest pan gotów u nas pracować, powiedział. Mówił starannym, oksfordzkim angielskim, bez dostrzegalnego akcentu. Oczywiście wie pan, czym się zajmujemy i jest to świadoma, przemyślana decyzja. Nie wiem, czym się zajmujecie, ale jest to świadoma i przemyślana decyzja. Rozumiem. Jest pan bez środków do życia. Niemniej to jest ciężka i niebezpieczna praca.
łatwo w niej o kalectwo i śmierć. Jeżeli pan się zdecyduje, to na własną odpowiedzialność. Czy pan mnie dobrze zrozumiał? Tak. I nadal jestem zdecydowany. Zajmujemy się deratyzacją. Tępieniem szczurów w miejskich kanałach, składach i magazynach. To nowy, bardzo niebezpieczny gatunek szczurów. Mimo środków ochrony, co tydzień ginie kilku naszych pracowników. Niech pan to dobrze przemyśli, zanim podpisze pan kontrakt. Pan jest młodym człowiekiem, Kirosjan. Niech pan posłucha. Jestem Ormianinem. Mój kraj nie istnieje. Nikt z mojej rodziny nie ocalał. Dotarłem tu przez całą środkową Azję, ogarniętą chaosem, wojnami i anarchią. Obawiam się, że nie jest pan w stanie wyobrazić sobie tego, co ja widziałem. Przykro mi. Wie pan, większość moich ludzi to desperaci. Naprawdę zbyt wielu z nich ginie. Wprowadzimy pana we wszystko. Ma pan dzień czasu na podjęcie decyzji. Jeszcze jedno. Ile pan płaci? 1260 kredytów tygodniowo. Około $600 plus premia. Nieźle. Ryzyko jest wysokie. Przy okazji znakomicie mówi pan po angielsku. A, dziękuję, powiedział Kirosjan. Byłem filologiem angielskim na Uniwersytecie w Erewaniu. Dansk Ecologic Department, Copenhagen United Europe Government, Kungsgatan 45, Glostrup TFX 345, 263, 57, 57, DED Comp 209 00 432. Ja, niżej podpisany, zostałem poinformowany o niebezpieczeństwach wynikających z pracy na stanowisku deratyzatora w miejskim zarządzie ekologicznym i oświadczam, że kontrakt podpisuję dobrowolnie i bez jakichkolwiek nacisków oraz że jestem w pełni świadomy zagrożenia utratą zdrowia lub życia i że jest mi znana tabela odszkodowań. Bułat Achmatyczki Rosjan. To ty jesteś ten Kirosjan? Kirosjan uniósł głowę. Siedział w barze stanowiącym kantynę deratyzatorów i czekał. Czekał na kogoś, kto miał się nim zająć. Obok stolika stał wysoki, szczupły facet, ubrany w wytartą dżinsową koszulę. Usiadł przy stoliku i wyciągnął rękę. Nazywam się Quay, Kanadyjczyk. Mamy razem pracować. Kirosjan uścisnął mu rękę i przedstawił się. Obyło się bez głupich min. Quay zamówił piwo i wziął puszkę. Kirosjan uniósł swoją. Najpierw kilka pytań, rzekł Quay, upiwszy łyk. Miałeś kiedy do czynienia ze szczurami? Kirosjan pokręcił głową. Świetnie, wycedził Quay. Oni, człowieku, myślą, że moja grupa to coś w rodzaju szkółki. W zeszłym tygodniu straciłem dwóch ludzi. I co oni robią? Przysyłają mi faceta, który w życiu nie widział szczura na oczy. Jeszcze jeden samobójca. Świetnie. Miałeś kiedy broń w ręku? Mam na myśli prawdziwą broń, a nie wiatrówkę. Miałem, powiedział Kirosjan. Kałasznikowa, broniąc uniwersytetu w Erewaniu, kiedy weszli muslimy. To znaczy Arabowie. Jestem Ormianinem. Tam jest wojna, przyjacielu. Strzelają do ludzi. Trochę lepiej, wycedził ponuro Quay. Dostałeś w kość. Może przeżyjesz. Widziałem w telewizji, człowieku. Tylko że tu też jest wojna. Chłopaki giną, mimo że nikt do nich nie strzela. Zobacz tamtą ścianę. Kirosjan spojrzał posłusznie. Jedną ścianę baru pokrywały prawie całkowicie fotografie. Holograficzne fotografie wyglądające jak kasetki z głowami krasnoludków. Wisiało ich tam około setki.
To są faceci, którzy odeszli. Kiedy się przekręcisz, powiesimy tu twoją fotkę. Zagryzły ich szczury? Zapytał Kirosjan z niedowierzaniem. To nie są zwykłe szczury, wycedził cierpliwie Quay. Wędrowne, śniade czy kanałowe pieszczoszki, które spieprzają, kiedy tupniesz nogą i które możesz załatwić kopniakiem. To są super szczury. Wściekłe bestie z piekła rodem. Atakują kupą, jak piranie. Naprawdę. Widziałem kiedyś, jak obrobiły konia. Dużego, zdrowego konia, który deptał je, wierzgał i co tylko chcesz. Wlazły na ściany, na sufit i zaczęły spadać z góry na grzbiet głowę. Zaczął się tarzać i wtedy oblazły go całego. Tylko nogi sterczały jak jakieś cholerne maszty. Napił się piwa i spojrzał na Kirosjana ponurym, zmęczonym wzrokiem. 46 sekund, człowieku. Z zegarkiem w ręku. Po minucie nie było nawet ochłapów, nawet kości, nic. Tylko kałuża krwi i te cholerne szczury. Minuta, bracie. Z człowiekiem to idzie jeszcze szybciej. Skinął głową w kierunku ściany wytapetowanej zdjęciami. Żaden z nich nie ma grobu. Nie było czego grzebać. Nie można ich normalnie wytruć? Zapytał Kirosjan. Quay pokręcił głową. Nie można. One się uodparniają. Jak podrzucisz trutkę, to typują jednego, który to zjada i potem wszystkiego wżerają. Przyjmują truciznę w małych dawkach jak szczepionkę. To samo jest z chorobami, a mnożą się szybciej niż byłbyś je w stanie truć. Włażą po pionowych ścianach, gryzą blachę, żrą wszystko, nawet siebie nawzajem. Nie ma innych podobnych zwierząt, człowieku. Jeśli to są zwierzęta. A co? Zapytał Kirosjan. Nie lubił, kiedy go nabierano. Nie wiem, powiedział poważnie i trochę bezradnie Quay. Dopij piwo i idziemy. Dokąd? Kirosjan uniósł puszkę. Pokażę ci parę rzeczy. To element szkolenia. Stali w dużym białym pokoju wyglądającym jak luksusowe laboratorium. W przeźroczystym, kulistym pojemniku stworzenie porośnięte czarną sierścią miotało się wściekle jak szczeciniasta błyskawica. Proszę bardzo, powiedział Quay. Rattus niger we własnej osobie. Klatka jest kulista, żeby nie było oparcia dla zębów. Zobacz. Quay wyciągnął rękę z kawałkiem blachy. Kirosjan przyjął ją i obejrzał. W rogu znajdował się duży, szarpany otwór. Przegryziona, oświadczył Quay z taką satysfakcją, jakby sam tego dokonał. Nacisk siekaczy na gryzioną powierzchnię wynosi 1,5 tony. Zmieniają się przy gryzieniu i taką 4-milimetrową blachę załatwiają w 10 minut. Nieźle, zauważył Kirosjan. Zaczęło mu się robić odrobinę niewyraźnie. Co tam, to w końcu zwierzęta. Nie mordują dla Allaha, do obozu też nie wsadzą. Nie były w szkole specnazu. Damy sobie radę. W końcu z kijem tam nie pójdzie. Zresztą zawsze można zrezygnować. Tylko co potem? Chodźmy, powiedział Quay. Obejrzysz film. Jeden facet nakręcił na wideo, jak razem z kumplami śluzują łódki w Furerod. Tylko, że jak zamknięto śluzę, to dorwały ich szczury. Na jezioro wypłynęły puste łódki, ale facet kręcił do końca, trzeba przyznać. Potem zobaczysz jeszcze atak w stacji metro w Kopenhadze. Ja już nie muszę tego widzieć. Zaliczyłem lepsze rzeczy na żywo. Quay włączył magnetowid i wyszedł. Obie relacje były krótkie, ale wydawało się, że trwają o wiele za długo. Dużo w nich było szamotaniny, krwi tryskającej na białe, lśniące pokłady, krzyku i śmierci. Dużo szczurów. Całe ruchome kłębowiska plugawiące kadłuby bajecznych jachtów i marmurowy przepych stacji. Pełzające robaki ogonów i chrom żeglarskich okuć. Opalone ciała dziewcząt rozdzierane na strzępy i obrzydliwe, szarpiące jakieś zabobonne pierwotne struny podświadomości. Kiedy film się skończył, Quay wrócił. Trzymaj, powiedział i rzucił mu szczura.
czarnego, żywego szczura, który kwiknął przeraźliwie, kiedy Kirosjan go złapał i wstrząsany obrzydzeniem upuścił na ziemię. Jednak nie zaczął krzyczeć, ani nie dostał histerii. Przyszło mu do głowy, że Quay przyniósł go w rękach, więc pochylił się i przyjrzał się stworzeniu uważniej. Przerażony szczur rozpłaszczył się na podłodze, mrugając głupkowato oczami i uniósłszy nos z drgającymi wąsami, ostrożnie powąchał Kirosjana. Quay podszedł i podniósł szczura za ogon. Laboratoryjny, stwierdził. Przykro mi, człowieku, musiałem to zrobić. Nieźle się kontrolujesz. No i nie masz fobii. Sam rozumiesz, takie rzeczy trzeba sprawdzać. Gdybyś dostał małpy w kanale, to wielu ludzi mogłoby zginąć. Szczur dyndał bezwolnie jak futrzane wahadło. Jeden gość, ciągnął Quay, podniósł tak super szczura, bo myślał, że nie żyje, a on był tylko ogłuszony wybuchem granatu. Chciał idiota mieć trofeum. I co? Spytał Kirosjan. A nic. Zrobili mu bardzo elegancką protezę kciuka. Elektroniczną. Wiesz, z tych, co to się je podłącza do nerwów. Nawet byś nic nie zauważył. Po 2 miesiącach wrócił do roboty. I co się z nim dzieje? To był kompletny dureń. Cowboy. Taki pieprzony macho. Nie lubił ochraniaczy, no i chciał się mścić za ten swój palec. Zapędził się gdzieś. Durnie w kanałach żyją krótko. Quay podniósł zwierzątko wyżej i spojrzał mu w paciorkowate oczy. No, Kiciuś, wracamy do klatki. A my strzelimy sobie po piwku i na strzelnicę. Ile to wszystko waży? Zapytał Kirosjan, dopinając kolczugę. Kombinezon niedużo, odparł Quay. Ściany pomieszczenia obwieszone były strojami ochronnymi przypominającymi zbroje, na długich, masywnych stołach zalegały kolekcje wymyślnego sprzętu. Ogniwka kombinezonu są z kewlaru, pancerzyk i hełm z silaru, wzmocnione tytanowymi płytkami. To wszystko jest leciutkie. Włókna krzemowe, węglowe, diabli wiedzą co jeszcze. Broń i amunicja trochę waży. Aparat oddechowy, plecak. Razem z 15 kilo, może 20. Przyzwyczaisz się. Znalazłem ochraniacze na twój rozmiar. Zakładaj. Pomógł Kirosjanowi dociągnąć rzepy, przytrzymując skorupy pancerza i cofnął się o krok. Ormianin wykonał kilka niepewnych ruchów i zaczął podskakiwać w miejscu. Miał na sobie nowiutki dres, kolczy kombinezon, ciężkie buty z nagolennikami, ochraniacze na udach i ramionach, pancerz i rękawice. Czuł się trochę niezdarny i ciężki, ale oporządzenie było dopasowane. Teraz garnek. Quay podniósł hełm przypominający skrzyżowanie używanych przez pilotów helikopterów z tymi, jakie nosili policjanci do tłumienia zamieszek. To jest najważniejsza część sprzętu. Wewnętrzna przyłbica jest z mylaru, zewnętrzna z krzemowych prętów i tytanowej siatki. Masz tu wbudowaną radiostację, reflektor, termograf i bierny noktowizor. Wszędzie elektronika. Taki sprzęt kosztuje kupę forsy. Dolicz do tego cenę automatu z granatnikiem, resztę sprzętu, miotacze, napalm, amunicję, nasze pensje. To może sobie uświadomisz, że to wojna. Aha, w kanałach trochę trudno się rozpoznać, więc na hełmie i aparacie oddechowym są wymalowane te pomarańczowe prostokąty. Świecą w ciemnościach i dają ładny odblask w podczerwieni. W tamtej szufladzie znajdziesz takie zabawne literki do nalepiania. Naklej na przykład Kir. Kirosjan to trochę za dużo, ok? Ok, powiedział niewyraźnie Kirosjan, przymierzając hełm. Będę cię tak nazywał, oświadczył Quay. Wybacz, ale twojego nazwiska i tak nikt nie zapamięta. Niech będzie, zgodził się Kirosjan. Kiedy dostanę broń? Zaraz, musisz się strzelać. To coś lepszego niż twój kałasznikow. Kałasznikow jest bardzo dobry, zauważył Kirosjan stanowczo. Poczekaj, aż zobaczysz Ingrama.
Quay położył na stole ciężką, brezentową torbę, w której coś zabrzęczało. Rozpiął suwak i wydobył ze środka kilka skomplikowanych części, które połączył zdecydowanymi ruchami przy wtórze metalicznych trzasków. Odsunął torbę i pokazał karabin automatyczny o wymyślnym kształcie. Proszę, powiedział z dumą. Ingram M96. 240 igłowych naboi w magazynku, amunicja bezłuskowa, granatnik, komputerowy system celowania, cacko. Idziemy na strzelnicę. Na początek wywalisz z 500 pestek i zobaczymy, jak ci idzie. Kirosjan rozpiął sprzączki pancerza. Nie zdejmuj, zaoponował Quay, opierając kolbę karabinka o biodro i zdejmując torbę ze stołu. Im prędzej się do tego przyzwyczajesz, tym lepiej. Będziesz strzelcem, mówił Quay, kiedy szli korytarzem. Taktyka wygląda tak. Pracujemy w pięciu. Najpierw idzie trzech, facet z miotaczem ognia i dwóch strzelców. Facet wypala korytarz z napalmem, strzelcy odpalają granaty i rozwalają szczury, które przedostają się przez ogień. Pozostali dwaj osłaniają tył. Proste, nie? Pomyśleli o wszystkim, zauważył Kirosjan. Sprzęt, taktyka? Nie przewidzieli tylko szczurów, zauważył Quay z przekąsem. Cała reszta jest bez pudła. Poznasz chłopaków, powiedział tego wieczora Quay, kiedy siedzieli znowu w barze deratyzatorów. Kirosjan przebrał się w swoje stare dżinsy i wystrzępioną bawełnianą bluzę z obciętymi rękawami. Był głodny i miał obolały bark potłuczony odrzutami broni. Nie miał pojęcia, gdzie będzie spał i był daleko od domu. Kiedy będzie wypłata? Zapytał. W piątek. Jesteś bez grosza? Tak jakby. Muszę też znaleźć jakieś spanie. Idź jutro do Gultensena. Firma ma jakieś mieszkania w Goldstrup. Podobno tanio wynajmują. Dzisiaj możesz przekimać u mnie. Mam duże mieszkanie. Teraz już puste, dodał Quay jakimś dziwnym głosem i wypił łyk piwa. Pożyczę ci 100 do wypłaty, powiedział innym tonem, jakby chcąc zmienić temat. Skąd wiesz, że dożyję, żeby ci oddać? Zapytał Kirosjan. Nieźle strzelasz, może dożyjesz. Opowiem ci o chłopakach, pewnie zaraz tu przyjdą. Oprócz nas dwóch jeszcze jest Fenrison, opanowany gość. Świetny fachowiec. Były komandos, Norweg. Blatny, nie znam go za dobrze. Pracuje od miesiąca. Straszny pistolet, narwaniec. W gruncie rzeczy szczeniak. Zresztą on jest chyba gdzieś z twoich stron. Z Ukrainy. Też uchodźca. To jest blisko? Jak stąd do Szwajcarii mniej więcej, powiedział Kirosjan z niesmakiem. Boże, Ukrainiec. Tego jeszcze brakowało. Zresztą nie ma się co uprzedzać. Ludzie są różni. To jego nazwisko? Zapytał. Chyba tak. Dlaczego? To coś znaczy? Mniej więcej to samo, co zawodowy złodziej, albo raczej mafiozo. Quay parsknął i otworzył następną puszkę. To do niego podobne. Nosi tatuaże. Mafiozo psiakrew. Napił się piwa i zapalił cygaro. Jest jeszcze prorok. O, to jest lepszy numer. Nawiedzony. Tutejszy, znaczy Duńczyk. Chciał być pastorem, ale go wykopsali. Pracuje dla idei. Dla niego szczury są pomiotami szatana, owocami grzechu i czymś tam jeszcze. Zresztą może i ma rację. Obsługuje miotacz płomieni i dobrze, bo to najgorsza robota. Lubi to. Twierdzi, że ogień oczyszcza. Ja go nie lubię. Moim zdaniem to psychopata, ale co poradzisz? To nie są źli ludzie, ale sam rozumiesz. Ta robota jest dziwna. Niektórzy wariują od tego. W kanałach dzieją się dziwne rzeczy, niezupełnie wytłumaczalne. Zresztą nie będę ci bajerował. Quay przerwał i zamilkł, pykając cygaro i pociągając co jakiś czas długi łyk piwa. Kirosjan czekał. Powiedz, powiedział w końcu. Daj spokój, odparł Quay. Pomyślisz, że mnie też odbiło. To sam musisz zobaczyć.
Siedzieli, pub zaczął się wypełniać ludźmi, głównie mężczyznami. Zajęto stołki barowe, ktoś podkręcił muzykę, ktoś włączył wideo. Zachowywali się hałaśliwie i przypominali żołnierzy na przepustce. Biła od nich ta sama buta i rubaszność podszyte strachem. Twoja kolej postawić kolejkę, powiedział Quay. Trzymaj forsę i kup mi Radebergera, jeśli można prosić. Podał Kirosjanowi banknoty i zatopił się w ponurych myślach. Kiedy Kirosjan wrócił od baru z naręczem puszek i paczką princów, przy stoliku siedziało jeszcze trzech mężczyzn. Podali sobie ręce. Blatni miał lisią nieprzyjemną twarz, wąskie oczy i był ostrzeżony na jeża. Spod rozchylonej hawajskiej koszuli wyglądały mu prymitywne tatuaże i aluminiowy krzyżyk. Rozmawiali po angielsku, który Blatni niemiłosiernie kaleczył. Prorok miał nijaką okrągłą twarz i był bardzo głęboko ogolony. Fenrison był bardzo jasnym blondynem z długimi wąsami, ściągniętymi rzemykiem i dużymi zębami. Chętnie się uśmiechał i od razu przypadł Kirosjanowi do gustu. To jest Kir, mówił Quay. Będzie pracował na miejsce Van Decka. Gość jest w porządku. Wyciągnął z kieszeni złożoną kartkę z drukarki komputera i odsunąwszy puszki, rozłożył ją na stole. Który sektor? Zapytał Fenrison. Niestety znowu port. Wszyscy jęknęli z głębokim niesmakiem. Plan przedstawiał labirynt kanałów, przy czym część z nich została zaznaczona na czerwono. Strzałkami zaznaczono marszrutę. Kirosjan przyjrzał się uważniej i zobaczył oznaczenia przypominające plany sztabowe. Kierunki natarcia, drogi odwrotu, punkty zaopatrzenia, centra dowodzenia. Zaznaczono nawet coś, co wyglądało na linię frontu. Wojna. Zadanie jest proste, mówił Quay. Wejść, oczyścić sektor i wyjść, pozostając przy życiu. Żaden problem. Blatni wydał pogardliwie usta. Dajcie mi tylko sprzęt. To jest port, głupi pajacu. Powinniście się cieszyć, napomniał surowo prorok. W porcie diabeł jest najsilniejszy. Tam jest siedlisko grzechu. Zostaliśmy wybrani. Powinniście się oczyścić i z radością oddać życie. Prorok, stul pysk i patrz na plan. Fenrison i Quay spojrzeli na siebie z rezygnacją. To będzie ze 6 godzin, powiedział Fenrison z zafrasowaniem. Quay pokiwał głową. Będzie karetka? Zapytał Norwek. Quay westchnął. Nie wiem. W wozie dowodzenia będzie punkt sanitarny, to na pewno. Co jest złego z tym portem? Zapytał Kirosjan. To jest po prostu ciężki teren, powiedział szybko Fenrison, widząc, że prorok otwiera usta. Port. Dużo kanałów, rozmaitych instalacji, wąskich przejść. Poza tym elewatory, magazyny i szczury mają tam znakomite warunki rozwoju. Rozpleniły się tak, że w biały dzień atakują robotników. No i wielu z naszych tam ginie. Nieprawda, krzyknął prorok. Port to przeklęte miejsce. Tam są szczury dusz. I szczur z Hameln. Gode helwe, prorok, zamknij tę swoją zafajdaną jadaczkę, warknął Fenrison strasznym głosem. Żygać mi się chce, kiedy zaczynasz tak pierdzielić. Możesz sobie nie wierzyć, ale też pójdziesz, kiedy ci zaśpiewa. Pierwszy pójdziesz, psychopato, zasrane głupoty. O co chodzi? Wmieszał się Kirosjan. Tam brzdzenie w bambus, wyjaśnił Quay z pogardą. Jakieś srajtki wymyśliły sobie szczura, który hipnotyzuje ludzi śpiewem. Teraz, jak który schrzani z kanału, to ma wytłumaczenie. A ten dureń jeszcze łazi i opowiada, że go widział. Bo widziałem, uniósł się prorok. To czegoś za nim nie polazł. Bo ja jestem wybrany. Masz nasrane w głowie. Drzwi do kantyny otworzyły się i weszło 5 mężczyzn w ochraniaczach obwieszonych sprzętem,
ładownicami i bronią. Maski tlenowe kołysały się na karbowanych przewodach. Natychmiast powiało ciężkim smrodem mułu i siarkowodorem. Za fajdani kanalarze rozległy się wrzaski. To jest kantyna! Jazda pod prysznic! Nie smrodzić tu, cholerne świnie! Przybyli stali nieruchomo, głusi na protesty i obelgi. Jeden z nich uniósł dłonie, zdjął hełm i upuścił go na podłogę. Twarz miał białą jak papier. Spalle, powiedział głuchym głosem. Odszedł. Silda. Jack zaginął. Zapadła martwa cisza. Przybyli zdjęli hełmy. Od któregoś stolika zerwała się dziewczyna, jedna z nielicznych na sali, i przebiegła przez kantynę, dławiąc się gwałtownym szlochem w ciężkiej ciszy. Trzasnęła drzwiami. Pierwszy z przybyłych podszedł do baru. Barman otworzył jakąś szufladę i podał mu dwa zdjęcia, a potem nalał 5 szklanek wódki. Zachurgotały krzesła i wszyscy wstali. Mężczyzna wziął zdjęcia, odkleił coś z tyłu i umieścił je na ścianie wśród innych. Wrócił do baru i wszyscy podnieśli szklanki. Odlali trochę na lakierowaną podłogę i wypili resztę duszkiem wśród ciszy. Zabrali hełmy z szynkwasu i ruszyli do wyjścia. Ludzie zaczęli siadać. Gdzieście byli? Zawołał ktoś. Jeden z mężczyzn odwrócił się od drzwi. W porcie, powiedział. Zamknęli za sobą drzwi. Ludzie zaczęli rozmawiać, powrócił gwar. Ktoś znowu włączył muzykę, tylko ciszej. Quay zmęczonym ruchem rozmasował skronie. Kup butelkę Smirnoffa, Fenr, powiedział cicho. Jutro my tam idziemy. Prorok zaczął się modlić. Żółto-czarny mikrobus GMC sunął ulicami Kopenhagi, cicho mrucząc wodorowym silnikiem. Była 9 rano w pochmurny duński dzień. Siedzieli na fotelach wzdłuż ścian, wybitych żółtą tapicerką. Magnetofon ryczał wściekle ostrą muzyką. Kirosjan palił Prince'a i patrzył ponuro przed siebie. Czuł ciężar oporządzenia, ciężar nocy przespanej w nowym miejscu, a nade wszystko ciężar jajek na bekonie, którymi poczęstował go rano Quay. Posiłek żył własnym życiem i wiercił się gdzieś na wysokości splotu słonecznego. Czuł strach i to było normalne. Jednak pod spodem znajdowało się jakieś inne uczucie. Coś w rodzaju radosnego podniecenia, a tego się u siebie nie spodziewał. Adrenalina. W końcu ludzie polują dla przyjemności. Za darmo. Spojrzał na pozostałych. Quay siedział z nogami wyciągniętymi w poprzek mikrobusu. Na głowie miał hełm z rozpiętymi paskami i ćmił cygaro z dziwnym uśmieszkiem na ustach. Fenrison siedział żując z cheeseburgerem w jednym ręku i puszką coli w drugim. Blatny ogryzał nerwowo paznokcie i udawał, że słucha muzyki. Prorok siedział z głową opartą o ścianę, w porządnie zapiętym hełmie i z zamkniętymi oczami poruszał wargami. Na pancerzu miał mosiężny krzyż, a spod kolczugi wystawała mu pastorska wsadzka. Quay wysunął z oparcia popielniczkę, zgasił cygaro i wetknął je pod elastyczną opaskę na hełmie. Następnie splótł ręce na karku i przeciągnął się, aż mu zatrzeszczało w stawach. No, ludzie, do roboty. Sprawdzić sprzęt. Zaklekotał metal i ceramit. Szczęknęły zamki, trzasnęły sucho iglice. Kirosjan podniósł Ingrama i powtórzył wszystkie czynności kontrolne, które wczoraj wbijał sobie do głowy. Następnie włożył magazynek, potem magazynek granatnika i zabezpieczył broń. Teraz aparaty. Kirosjan sięgnął po maskę dyndającą na końcu rury, przyłożył ją do twarzy i przycisnął. Szczęknęło i zaciski zaskoczyły. Zaczerpnął powietrza, pachniało gorącym plastikiem, ale automat podawał je w rytm oddechu. Próba radiostacji, zatrzeszczało w słuchawkach. Fenry? Jestem, wszystko klar. Prorok? Słyszę. Blatny? Okej. Kir? Słyszę. W
porządku, wszyscy się słyszą nawzajem? Skinęli głowami. Mikrobus zakręcił ostro i stanął. Quay odsunął boczne drzwi i wszyscy wysiedli, zakładając hełmy. Kirosjan poczuł na twarzy wiatr pachnący morzem. Nad głowami krążyły mewy, wypełniając uliczkę między magazynami tęsknym wołaniem. Tuż za samochodem na środku betonowej nawierzchni znajdowała się stalowa klapa z otworami, zasłaniająca wejście do kanału. Quay i Fenrison pochylili się nad nią z krótkimi łomami w rękach. Klapa, uniesiona łomami, zgrzytnęła i z jazgotem pojechała po betonie. Między chmurami wyjrzało słońce i na wąskiej portowej uliczce wyrosły blade cienie. Quay spuścił nogi w głąb kanału i poprawił pasy uprzęży. Za mną schodzi prorok, potem Kir, za nim Blad i Fenri. Popatrzcie sobie na słoneczko. Może to ostatni raz. Zarepetował karabinek, opuścił obie przyłbice i zeskoczył w głąb kanału. Kirosjan podchodził do studzienki, czując w gardle uderzenia serca i patrzył, jak przypominający starozielony grzyb hełm z czarnym napisem prorok znika w ciemnościach. Zeskoczył w smrodliwą ciemność i wylądował na ugiętych nogach. Wnętrze kanału stanowił owalny, betonowy tunel z rowkiem, na którego dnie płynęła szlamowata, czarna ciecz. Cuchnęło mułem i zgniłymi jajami. Quay i prorok stali zgarbieni, patrząc w głąb tunelu z bronią w rękach. Z tyłu dochodziło zgrzytanie i tupot ciężkich podeszw. Na ściekach kanału kołysały się ruchliwe cienie. — Wszyscy są? — zapytał Quay. — Wszyscy — odezwał się z tyłu Fenrison. — Idziemy. Ruszyli zbici w ciasną gromadkę, buty zgrzytały po cementowym dnie kanału. Milczeli. Pstryknęło i od strony Quaya zaczęło dochodzić rytmiczne popiskiwanie. Kirosjan trzymał karabinek w obu rękach. Zaczęło go swędzić pod ochroniaczami. Ręce miał mokre od potu. Widział pół kroku przed sobą pokraczną sylwetkę proroka, a z boku Quaya, który szedł przyczajony i uniósłszy przyłbicę, zerkał co chwilę na jakieś urządzenie przymocowane do jego karabinka. Elektroniczne piknięcia dochodziły właśnie stamtąd. — Co to jest? — zapytał Kirosjan. — Wykrywacz masy. Quay nagle stanął. — Są — powiedział cicho. — Za rogiem, po lewej. Przygotować się i nie strzelać bez rozkazu. Rozległ się syk i na końcu lufy miotacza ognia trzymanego przez proroka wykwitł chybotliwy pomarańczowy płomień. Z tyłu ktoś trzasnął suwadłem, zgrzytały buty. Śmierdziało. Korytarz rozgałęział się i w skrzyżowaniu zobaczyli szczury. Siedziały zbite w gromadkę i nagle rozbiegły się na wszystkie strony. Były ogromne i szybkie jak błyskawice. Kirosjan przerzucił kciukiem skrzydełko bezpiecznika i poderwał broń. Ciężka rękawica Quaya spadła nagle na osłonę lufy, zbijając ją w dół. — Czekaj! — syknął Quay. I wtedy się zaczęło. Setki olbrzymich superszczurów pojawiły się nie wiadomo skąd, wyłażąc z wody, mknąc po ścianach i suficie, biegnąc w ich kierunku, spadając z góry. — Ognia! — ryknął Quay i odrzucając najbliższego potężnym kopniakiem, posłał długą serią wzdłuż korytarza. Rozległ się przeciągły syk i strumień płynnego ognia bluznął przed nich, zatapiając wszystko w oślepiającym blasku. Kirosjan zaczął strzelać. Nie widział celów, więc walił na oślep przed siebie krótkimi, ogłuszającymi seriami, które wstrząsały kanałem. Karabin kopał go w biodro błyskawicznymi odrzutami. Przycisnął kolbę łokciem i strzelał, smagając pociskami ściany i sufit. Spojrzał na Quaya, kiedy karabin tamtego szarpnął się i z lufy granatnika błysnął pomarańczowy płomień. Z głębi kanału rozległ się gwałtowny, ogłuszający trzask i ciasny tunel natychmiast wypełnił się dymem. — Maski! — usłyszał w słuchawkach i, krztusząc się, namacał dyndający gdzieś w gryzących ciemnościach koniec przewodu. Trzasnęły zaciski i Kirosjan znowu zaczął oddychać. — Stop, stop, stop! — krzyczał Quay. Zapadła cisza.
Huczący strumień napalmu skoczył gdzieś do przodu i ucichł. Ściany korytarza płonęły spokojnym płomieniem. To tu, to tam paliła się jaśniej zwęglona kupka szczątków. Cofnęły się, powiedział spokojnie Quay. Idziemy dalej. Dalej były znowu szczury, ogłuszający trzask karabinków, szczęknięcia wystrzeliwania granatów i echo dudniące wzdłuż kanału. A potem ogromny, płonący szczur przebiegł po suficie i skoczył Kirosjanowi na twarz. W pierwszej chwili poczuł tylko silne uderzenie w hełm i zrobiło się ciemno. Szczur zawisł na prętach maski i zaczął przecinać tytanowe druty, a Kirosjan uderzył go odruchowo karabinem. Zwierzę spadło ciężko na ziemię i odrzucone kopnięciem rozprysnęło się trafione pociskiem. Kanapkę? Zapytał Quay, wyciągając rękę z zawiniątkiem. Kirosjan zaprzeczył ruchem głowy. Siedzieli na cementowej podłodze, z głowami opartymi o okopcone ściany. Ciężki smród kanału stał się jakby mniej dotkliwy. Prorok wykręcał z miotacza pusty pojemnik, Kirosjan i Fenrison palili papierosy, Blatni trzaskał zamkiem karabinu, klnąc pod nosem po ukraińsku, rosyjsku i duńsku. Fenrison nagle znieruchomiał z uniesioną ręką i zaczął nasłuchiwać. Jasne, prawie niewidoczne brwi uniosły mu się aż pod okap hełmu i twarz przybrała wyraz zdumienia. Quay poderwał się, chwytając karabin. Szczury? Fenrison zaprzeczył ruchem głowy. Ktoś idzie. Człowiek. Blatny pokiwał głową. Szedł za nami od samego rana, słyszałem, powiedział. To czegoś nic nie mówił. Żeby mówili, że wariat? Cicho! Quay skierował światło czołowej lampy w głąb kanału. Teraz słyszeli już wszyscy. Ciężkie, miarowe kroki opancerzonych butów. Co za cholerny pieprzony głupek, warknął Quay. W strumieniu światła pojawił się mężczyzna ubrany w szarozielone ochraniacze i hełm z opuszczonymi przyłbicami. Na pomarańczowym świecącym prostokącie umieszczonym na hełmie czerniał napis Van Dyck. Chryste, panie, wymamrotał Quay. Van Dyck? Przecież on... Mężczyzna zatrzymał się i odwrócił się do nich plecami, a potem ruszył w głąb tunelu kurczowymi, niepewnymi krokami. Van Dyck! Wrzasnął Fenrison. Rzucili się za nim opętańczym galopem, wpadając na siebie i grzechocząc sprzętem. Van Dyck skręcił w boczny korytarz i zniknął im z oczu. Za zakrętem siedziały szczury. Setki czarnych szczurów, między którymi szedł Van Dyck. Zwierzęta rozstępowały się, a on szedł między nimi coraz dalej. W głębi korytarza na środku siedział olbrzymi szczur, czarny jak smoła. Van Dyck zatrzymał się przed nim, a potem oparł o ścianę i usiadł z opuszczoną głową. Szczury przebiegały po nim, gnając w ich kierunku, nawet nie próbując atakować. Są za nami! Wrzasnął Fenrison i otworzył ogień. Zaczęli strzelać wszyscy z wyjątkiem proroka. Zwierzęta rozpryskiwały się na ścianach, spadały z sufitu, ale parły niepowstrzymanie do przodu, rozszarpując po drodze ranne sztuki. — Miotacz! Strzelaj, skurwysynu! — wrzeszczał Quay, wystrzeliwując jeden granat za drugim, ale prorok stał jak zaklęty. Granaty pomogły i po chwili wściekłej strzelaniny szczury cofnęły się, znikając w otworach i szczelinach. Korytarz był ślepy. Van Dyck siedział nieruchomo pod ścianą, jakimś cudem nietknięty. Kule zostawiły mleczne przebarwienia na skorupach pancerza, ale nie przebiły go. Tylko ich impet wrzucił Van Dycka w kąt. Siedział zaklinowany w rogu ścian i nie poruszał się. Fenrison uniósł mu obie przyłbice, ukazując przegniłą maskę śmierci. Ten człowiek nie żył od wielu dni. Szczęki zmarłego poruszyły się i z pomiędzy nich wyjrzał wąski, szczurzy pysk, poruszając wąsami. Ludzie cofnęli się w panice, wpadając na siebie, a z Van Dycka wychodziły szczury, jeden po drugim. Kirosjan poderwał karabin, drżącymi palcami namacał spust granatnika i strzelił. Mały pocisk wypełniony cyklotonem
nieprodukujący odłamków, rozerwał się w ciasnej przestrzeni z przeraźliwym hukiem, zwalając ich na ziemię. Uciekli stamtąd, zatrzymali się w głównym korytarzu, dysząc i drżąc. Stali, nie patrząc na siebie, i milczeli. Blatny poderwał gwałtownie obie przyłbice i zwymiotował na cementową posadzkę. Prorok zaczął zawodzić. Upuścił miotacz i zwinął się w kłębek. Quay podszedł do niego długimi krokami, chwycił za krawędź napierśnika, szarpnięciem postawił na nogi i grzmotnął na odlew w twarz. Prorok runął jak łachman i umilkł. Dlaczego nie strzelałeś? Syknął wściekle Quay i kopnął go w żołądek. Prorok mrugał łzawiącymi oczami i ocierał krew brodzącą z nosa. Widziałeś, wyjęczał. To był szczur duszy. Quay zaklnął i przydeptał mu klatkę piersiową. Poderwał karabinek, trzasnął suwadłem i skierował lufę na środek twarzy proroka. Tamten leżał poruszając ustami jak ryba i okrągłymi oczami wpatrywał się w otwór wylotowy. Zapadła cisza. Quay z trzaskiem zwolnił sprężynę zamka i podniósł broń. Prorok drgnął. Jeżeli ktoś przez ciebie zginie, zabiję cię, powiedział Quay spokojnie. Ruszyli dalej, trzymając się wyznaczonego planem kierunku. Co to jest szczur duszy? Zapytał Kirosjan. Quay zaklął. Jeszcze jeden zasrany zabobon. To są te wielkie, czarniejsze od innych. One przewodzą pozostałym. Po prostu przewodniki stada. Te cholerne gnoje twierdzą, że pobudza je podświadomość ludzi, że to jest uosobienie najczarniejszej strony duszy, że jak zabijesz takiego szczura, to na górze w mieście umiera człowiek. Bo to prawda, krzyknął prorok. Każdy ma swojego szczura, ty też, Quay. Zamknij się. Jesteście ślepi. Myślicie, że te diabły spadły z księżyca, czy co? Ślepcy, wasze własne zło zabija w tych kanałach. Prorok, stul, pysk, mówię ci ostatni raz. Potem znowu był atak i przestali się kłócić. Parli naprzód, paląc napalmem i strzelając, strzelając, strzelając. A potem znowu zobaczyli szczury duszy. Od razu kilka. Stały tam, gdzie kłębiła się największa ciżba, jak kulki smoły pośród żywego, brunatnego kłębowiska. Jeden z nich przemknął przez korytarz, nurkując pod strumieniem napalmu i wskoczył do grubej, półmetrowej rury stanowiącej boczną odnogę kanału. Wyjrzał stamtąd i stanął słupka. Seria pocisków wystrzelonych przez Quaya skrzesała grube pęki iskier na brzegach odnogi, ale szczur ani drgnął. Stał sobie słupka i poruszał wąsami. Kirosjan wystrzelił granat, który zrykoszetował nad rurą i eksplodował w głębi tunelu. Pozostałe gryzonie cofnęły się. Strzelanina ucichła i prorok wyszedł do przodu, opuszczając miotacz. Szczur nadal siedział na brzegu rury. Kirosjan usłyszał jakieś mamrotanie w słuchawkach i nagle zrozumiał, że to prorok. To szczur z Hameln, powiedział prorok strasznym mechanicznym głosem i ruszył naprzód. Prorok! Rzucili się za nim panicznym sprintem. Muszę iść, zabrzmiało w słuchawkach. Mój pan mnie wzywa. Nie zdążyli. Prorok zrzucił hełm, upuścił miotacz i na czworakach wpełzł w odnogę kanału. Ogromna, wściekła fala zwierząt runęła na nich i musieli się cofnąć. Kirosjan przestał strzelać. Poczuł na twarzy promienie letniego słońca i ruszył w dół, stąpając po kamieniach, wdychając ciężki, miodowy zapach wysokogórskiej łąki. Schodził w dół do strumienia prosto w ramionach kąpiących się dziewcząt. Kir! Leżał na cuchnącym cemencie w klaustrofobicznej ciasnocie kanału, a Fenrison bił go po twarzy. Gdzieś blisko rozległ się ogłuszający trzask Ingrama. Kirosjan zaczął wstawać. Quay i Blatny stali przed rurą, w której znikł prorok, i pakowali w nią strumienie pocisków. Już po nim, powiedział Fenrison.
rozszarpały go natychmiast. Mam nadzieję, że chłopcy go trafili. Strasznie krzyczał. Jak się czujesz? Co to było? Spytał Kirosjan. Był roztrzęsiony. Twój reduktor. Dostałeś za dużo tlenu. Byłbyś wlazł za nim. To się zdarza. Wychodzili z kanału po kolei, chwytani troskliwie pod pachy, mrugali oczami w dziennym świetle, otępiali od strzałów. Ludzie klepali ich po plecach, wciskali puszki piwa i papierosy. Wiedzieli już. Nie macie ciała? Nie. W karetce wciąż byli otępiali. Quay? Kanadyjczyk podniósł głowę. Kiedy prorok odszedł, ja też coś czułem, coś dziwnego. Nawalił ci aparat. To nie to. Quay chwycił go za ramiona. Słuchaj, mówił bardzo wyraźnie, jak do głuchego. Nawalił ci reduktor. Ja też nie wiem, co tu się dzieje, ale jeśli zaczniesz w to wierzyć, to zwariujesz jak on. A to śmierć. Jeżeli chcesz żyć, to musisz się trzymać tego świata. Tego wieczora w kantynie przybyło następne zdjęcie. Posiedzisz? Zapytał Fenrison. Nie, odparł Kirosjan. Firma wynajęła mi mieszkanie. Nigdy nie miałem swojego domu. Chcę odpocząć. Idę. Do zobaczenia w poniedziałek. Kirosjan siedział na werandzie kafejki i patrzył na morze. Pił piwo, jadł kiełbaski i czuł się bogatym człowiekiem. Miał pieniądze, mieszkanie, w którym w Erywaniu mieszkałaby sześcioosobowa rodzina. Czuł się dobrze w nowym ubraniu i pachniał dobrą wodą kolońską. Było to zupełnie nowe uczucie, które pozwalało mu zapomnieć o koszmarach czających się tuż pod ziemią. To było tak, jakby tuż obok egzystował jakiś obcy, nieznany świat, rządzący się nieznanymi prawami i wyciągał rurami kanalizacyjnymi i rurami wodociągów straszne, niebezpiecznie bliskie maski. Po niego, po ciebie, po mnie. Zszedł na plażę. Fale lizały piasek i łamały się z grzmotem, wyrzucając kawałki morszczynu. Krzyczały mewy, a chwilami wychodziło słońce i wtedy wszystko stawało się bezpieczne, codzienne i bliskie. Uwaga! Krzyczała dziewczyna stojąca na trójkątnej desce i zjeżdżająca na niej prosto z nieba. Kirosjan uskoczył w ostatniej chwili, poczuł podmuch powietrza i smagnięcie długich, jedwabistych włosów. Przekoziołkował miękko po piasku i wstał. Dziewczyna, stojąc na desce, wykonała ostry wiraż i wylądowała. Nic ci się nie stało? Zapytała, zeskakując z deski. Miała ciemne, bardzo długie włosy i szczupłą, drobną twarz. Ubrana była w obcisłe dżinsy i włochaty niebieski sweter. Nic, powiedział Kirosjan, plując piaskiem. Co to jest u diabła? Przepraszam, powiedziała dziewczyna. Dopiero zaczynam. Czemu tak patrzysz? Nie widziałeś deski do skysurfingu? Nie widziałem, przyznał Kirosjan. To służy do napadania na ludzi? Przykro mi, mówiłam, że jestem początkująca. To nie takie proste, jakby się wydawało. Zawrzemy pokój? Pod warunkiem, że pójdziemy się czegoś napić, powiedział Kirosjan. Była bardzo ładna i miła, a on był samotny. Spędzili bardzo miły wieczór. Dziewczyna nazywała się Yvette i była francuską. Mieszkała z koleżanką i studiowała oceanografię w Kopenhadze. Uwielbiała morze, tańce i skysurfing. Wydawała się chodzącą kondensacją energii i radości życia i Kirosjan stwierdził, że dawno nie czuł się tak dobrze w czyimś towarzystwie. Oglądali zachód słońca, trzymając się za ręce, a potem siedzieli w nocnym pubie i tańczyli. Kirosjan zaadaptował na potrzeby dyskoteki kilka ormiańskich tańców ludowych i zachwycił ją. Rozstali się nad ranem, a następnego dnia spotkali znowu. Opowiedz mi o Armenii. Leżała przytulona do jego klatki piersiowej i bawiła się jego włosami. Nie,
Tam nie ma nic miłego, co warto by wspominać. Przede wszystkim nie ma już Armenii. Gdybym miał ci opowiedzieć, jak tam się żyło jeszcze za Rosjan, kiedy był Związek Sowiecki, albo teraz pod Arabami, nie zrozumiałabyś. To są inne światy, a mnie zabrakłoby angielskich słów. Pomyślał, że jest szczęśliwy, a potem przypomniał sobie o nadchodzącym poniedziałku. Zaczął ją całować i znalazł w ciemnościach gorącą wilgocią plamę jej ust. Kochali się długo, a potem była spokojna, przytulna ciemność. Obudził się przerażony, mając pod powiekami ciasnotę kanału i żywy dywan szarżujących szczurów. Poczuł obok siebie smukłe, gładkie ciało Iwet i uspokoił się. Chciał ją obudzić i opowiedzieć o szczurach duszy i śpiewie szczura z Hameln, o zapachu napalmu i krwi płynącej ściekiem pod spokojną kopenhaską ulicą. Pomyślał, że tego nie wolno jej mówić, że te światy nie mogą się stykać, bo nastąpi katastrofa i nagle zrozumiał, że ją kocha. Uczucie było tak czyste i silne, że aż bolesne. Rano zjedli śniadanie i rozstali się. Przytuliła policzek do jego dłoni. Będę myślała o tobie, powiedziała. W szlafroku wyglądała prześlicznie. Zadzwoń dziś wieczór. Zadzwonię, na pewno. Będę czekała. Pocałowała go i ten pocałunek czuł na wargach, dopóki nie przesłonił ich maską tlenową i zszedł do kanału. Szli we czterech. Blatny obsługiwał miotacz ognia i radził sobie nieźle. Deptali płonące szczątki i smagali szczury strumieniami pocisków, zostawiając na ścianach kanału krwawe plamy. Kirosjan bał się bardziej niż za pierwszym razem. Zejście do kanału przypominało zanurzenie się w senny, nierealny koszmar bez przebudzenia. Tego dnia po raz pierwszy zwierzęta ogarnęły ich. Najpierw były to pojedyncze, płonące sztuki, które wydostawały się zza zapory napalmu i uniknęły pocisków. Odrzucali je kopniakami, nie przerywając ognia. Potem zrobiło się ich za dużo. Skakały na ochraniacze i czepiając się pazurami usiłowały przegryźć przytrzymujące je pasy. Wgryzały się w zgięcia kolczugi pod kolanami i pachami, sięgały pod hełmy. Kirosjan walczył zaciekle, ogarnięty szałem wściekłości graniczącym z histerią. W końcu, pomagając sobie wzajemnie, postrącali zwierzęta i zdołali je wystrzelać. Szczury cofnęły się. Zawsze zaczynaj strzelać w chwilę po mnie, dyszał Quay. Żeby nie było tak, że obaj naraz zmieniamy magazynki. Szczur duszy, czarny i wielki jak nutria, siedział bezczelnie na środku kanału, patrząc na nich paciorkowatymi oczami. Czekaj, syknął Quay. Ten skurwysyn coś knuje. Stójcie i rozejrzyjmy się dobrze. Kiedyś w grupie Descarda wlazł do rury, rąbnęli za nim granatem, a za ścianą był zbiornik z gazoliną. Po prostu stójcie i rozejrzyjcie się dobrze. Niech sobie siedzi. Iwet stała uśmiechając się, a wiatr rozwiewał jej przeźroczystą sukienkę. Wyciągnęła ręce do Kirosjana i była piękna. Opanował się po kilku krokach i oparł o ścianę kanału. Po omacku znalazł na czołowej części hełmu suwak i pociągnął go w dół. Ekran termografu wysunął się spod osłony i przesłonił mu widok. Nie było już miraży, tylko graficzny obraz temperatur. Szczur był żółto-pomarańczowy i siedział na środku niebieskawego kanału. Kirosjan poderwał karabin i nacisnął spust. Pomarańczowe, rozjarzone ochłapy bryznęły na wszystkie strony i czar prysnął. Co się stało? Quay chwycił go za ramię. Znowu wysiadł mi reduktor, powiedział spokojnie Kirosjan. Dostałem za dużo tlenu. Po południu telefon Iwet nie odpowiadał. Dzwonił co pół godziny, ale bez skutku. Musiał się z nią dzisiaj zobaczyć. Miał jej coś ważnego do powiedzenia. O 7 wieczorem słuchawkę podniosła współlokatorka dziewczyny.
Mówiła po angielsku i miała stężały głos nabrzmiały płaczem. Kto mówi? Kirosjan, przyjaciel. Byliśmy umówieni. Iwet nie żyje. Dziewczyna rozpłakała się. Zabiła się dziś w południe, na desce. Miała wypadek. Nie uwierzył. To była absolutna bzdura. W życiu tak nie bywa. Niemożliwe. Tej nocy płakał w pustym mieszkaniu nad utraconą Iwet, nad utraconym światem i nad sobą. Wiedział z całą okrutną pewnością, że prorok miał rację. Następnego dnia szedł kanałem i był znieczulony jak drewno. Ściskał w dłoniach Ingrama i wypisywał swoją nienawiść i krzywdę strumieniami pocisków. Teraz była to już prywatna wojna. Strzelali na wszystkie strony i walczyli w oblężeniu otoczeni dymem, pustymi magazynkami, gilzami granatów i pustymi butelkami po napalmie. Szczury padały dziesiątkami, a po nich szły następne, byle naprzód. Bez końca. Rozległ się krzyk. Kirosjan obejrzał się przez ramię i zobaczył, że Fenrison, który samotnie bronił tyłu, jest cały pokryty szczurami. Kilka ochraniaczy spadło z niego i wisiało na pojedynczych paskach, a Norwek tłukł karabinem, zdzierał zwierzęta dłońmi i turlał się po ścianie. Blatni wrzasnął i odruchowo smagnął go płomieniem miotacza. Fenrison zamienił się w pochodnie. Usiłował zbić płomienie, tłukąc dłońmi, aż runął na podłogę i atakujące gryzonie pochłonęły go. Blatni rzucił miotacz i skoczył mu na ratunek. Quay ryknął coś i próbował go chwycić, ale nie zdążył. Trwało to tylko chwilę. Kirosjan zobaczył krew tryskającą na ścianę i pancerz Blatnego, podrzucany przez szczury i podrygujący jak pusty krab w mrowisku, a potem zamienił się w zwierzę. Quay zarzucił mu karabin na szyję i odciągnął go. Kirosjan kopał i wyrywał się, aż w końcu osłabł. Zostaw! Wrzeszczał Quay. Oni odeszli, słyszysz? Przeciągnął Kirosjana do bocznego korytarza. Obaj dyszeli i dygotali. Szczury nadchodziły. Quay wyciągnął z udowej kieszeni wojskowy granat. Zjeżdżaj stąd, warknął Quay. Do następnego korytarza, potem prosto, najwyżej 20 metrów i masz włas. Zostanę. Po cholerę, walcz o swoją Armenię. To moja wojna. Quay dygotał tak, że prawie nie mógł utrzymać granatu. To, co zrobiłem, jest dla mojej byłej żony. Kirosjan skinął głową i rąbnął go kolbą karabinu, ale nie zdążył. Quay uchylił się i wyszarpnął zawleczkę. Granat zaczął syczeć. Kirosjan dobiegł do głównego kanału i wtedy granat eksplodował. Ormianin zatrzymał się i spojrzał na kłęby dymu wydobywające się z bocznej odnogi. Był bardzo spokojny. Słyszał tupot drobnych pazurków wewnątrz rury. Spojrzał na licznik karabinka. W magazynku zostało 5 kul. Musiał być pewny, że trafi. Z kanału zaczęły wyskakiwać pierwsze sztuki i pędzić w jego kierunku, ale Kirosjan nie strzelał. Ukląkł i podniósł broń. Czekał. Pierwsze zwierzęta zaczęły na niego włazić, ale nie reagował. Kiedy pojawił się czarny jak smoła szczur, Kirosjan delikatnie położył palec na spuście. Tego dnia na górze w mieście nie umarł nikt.